który napisaliśmy jako nauczyciele gimnazjum właśnie przyszkolnej, powstał nam w atmosferze ostatnich wydarzeń, ale jest, zdajemy sobie sprawę, że to jest dopiero, prawda, początek jakiejś debaty nad oświatą w mieście. Cała ta sytuacja ją sprowokowała. Przeczytam nasze stanowisko w tej sprawie. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 15 lat temu Państwa poprzednicy powołali do istnienia gimnazjum w Gorubiu Dobrzyniu statutową placówkę mającą realizować politykę oświatową państwa w zakresie szkolnictwa gimnazjalnego. W czerwcu 2010 roku po raz pierwszy na świadectwach szkoły pojawiła się nowa nazwa Gimnazjum imienia Ignacego Dzielińskiego. Wyborem patrona, wojownika wolno-demokratyczną Polskę, Sybiraka, a przede wszystkim założyciela Dobrzynia, jako jedyna szkoła w mieście, deklarowaliśmy głębokie przywiązanie do jego lokalnej historii, patriotyzm, otwartość na nowe wyzwania. Szanowni Państwo, dzisiaj zwracamy się do Państwa jako demokratycznie wybranych przedstawicieli Gorubia Dobrzynia o pomoc w obronie naszego dorobku. Dorobku nie tylko nas, nauczycieli, ale także naszych uczniów i rodziców oraz, Szanowni Państwo, także naszego. Wszak to lokalny samorząd prowadził przez te lata miejskie gimnazjum, przeznaczał na jego utrzymanie pieniądze, z myślą o oddziału miejskim, by zapewnić mu właściwą bazę sportową, zdecydował się wybudować halę. To z myślą o nowym obiekcie powstał w naszej szkole uczniowski klub sportowy Lider, który ma tam właśnie prowadzić i rozwijać swoją działalność. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, ostatnie wydarzenia w sposób szczególny uświadomiły nam, że solidna, ciężka praca nie wystarcza do obrony dobrego imienia. Potrzebujemy sojuszników i wsparcia dla skutecznej promocji własnych dokonań, dla dalszego rozwoju. Nie uchylamy się przed publiczną debatą, wręcz jej oczekujemy. Mamy dosyć plotek, pomówień, niesprawiedliwych oskarżeń. Wszak dział miejski powinien być najlepszą tego typu szkołą w powiecie, wizytówką Gorubia Dobrzynia, stolicy tego powiatu. Wyróżniać się poziomem nauczania, bazą lokalową, wyposażeniem. Wspólnie odpowiedzmy sobie i mieszkańcom Gorubia Dobrzynia, czy tak jest, w jakich obszarach swojej działalności możemy służyć przykładem, które musimy udoskonalić. Dlaczego mamy kłopoty z rekrutacją? Dlaczego nie przyciągamy do siebie absolwentów miejskich szkół podstawowych? Dlaczego przestaliśmy cieszyć się zaufaniem rodziców? Najłatwiej jest prowadzić nasze obecne działania do walki o miejsca pracy, wzbudzając w tym niechęć opinii publicznej. Gdyby tak było, nie podnosilibyśmy ciągle naszych kwalifikacji, nie mieli wysokiego odsetka nauczycieli dyplomowanych, nie kończyli studiów podyplomowych, nie brali udziału w szkoleniach, nie szukali satysfakcji z pracy w zadaniach nietypowych. To w naszym gimnazjum powstała książka Oni kiedyś żyli, prezentująca 17 sylwetek zasłużonych mieszkańców Gorubia Dobrzynia. Organizowane przez nas imprezy nie są standardowymi akademiami, ale widowiskami historyczno-literackimi, artystycznymi. Jednym z nich, Pokali to miasto, jak i my kochamy, wygraliśmy wojewódzki konkurs projektów edukacyjnych. Patronowi nie tylko poświęciliśmy stronę internetową, ale też komiks i piosenkę hip-hopową nagraną profesjonalnym studium. Od lat funkcjonuje w naszej szkole kabaret i zespół wokalny także. Osiągamy sukcesy i podejmujemy się trudnych zadań, mimo coraz mniejszej liczby uczniów zdolnych. W tym roku jako jedyni w Gorubiu Dobrzyniu mieliśmy finalistę wojewódzkiego konkursu z matematyki dla szkół gimnazjalnych. Tylko nasza uczennica zakwalifikowała się do wojewódzkiego etapu ligi zadaniowej. To trzy uczennice z Działyńskiego były finalistkami etapu wojewódzkiego konkursu z języka polskiego, angielskiego, rosyjskiego. Mieliśmy swoich reprezentantów na rejonowych konkursach z biologii, języka polskiego, angielskiego, rosyjskiego, geografii, historii w tym roku. Na podkreślenie zasługuje fakt, że z Wazuny, jeżeli chodzi na przykład o historię, zakwalifikował się też tylko jeden uczeń. Z geografii ta szkoła nie miała jednego reprezentanta. W Płocku nasi uczniowie wybrali diecezjalny przegląd etyk teatralnych. W Sierpcach nasze uczennice rewelacyjnie reprezentowały szkołę w ogólnopolskim festiwalu piosenki rosyjskiej. Jesteśmy dumni z wyników, jakie osiągamy w pracy z uczniem słabym. Możemy się pochwalić ponad przewidywalnym przyrostem wiedzy, co może udowodnić specjalistyczną analizę testów gimnazjalnych. Wymowne jest także porównanie wyników końcowych testów naszej szkoły i gimnazjum w Gałczewie, uważanego w powszechnej opinii za lepsze. Język
angielski. Ciałmiński 42,3%, Gabczewo 30%. Egzamin podstawowy 58 u nas, Gabczewo 47%. Język niemiecki u nas 52, Gabczewo 50. Matematyka 43, Gabczewo 36%. Nasi uczniowie kontynuują naukę renomowanych w liceach toruńskich. W dziesiątce, piątce, czwórce najlepszych technikach. Realizujemy programy unijne. Wyjątkowo krzywdząca jest też opinia o naszej szkole jako niebezpiecznej. To, że widzicie Państwo, co dzieje się w naszym gimnazjum, wynika z faktu, że nie zamiatamy spraw pod dywan, ale otwarcie piętnujemy negatywne zjawiska. Policyjne statystyki z pewnością potwierdzą nasze słowa. Spraw wymagających interwencji z zewnątrz jest w naszej szkole z roku na rok coraz mniej i nigdy nie było ich więcej niż w innych placówkach w mieście. Od 4 lat nie mamy problemu z narkotykami. Nie obserwujemy też tak komentowanych w mediach rosnącej przemocy wśród młodych ludzi, uważanych powszechnie za trudny wiek. Pytanie co lepsze, ukrywanie problemów za szkolnym murem i pozorne ich rozwiązywanie, czy publiczne piętnowanie zjawisk negatywnych, szkodliwych i skuteczna ich neutralizacja. My wybraliśmy przejrzystość. Szanowni Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, to tylko niektóre konkretne dane dotyczące naszej pracy. Liczymy na współpracę z lokalnym samorządem, by wspólne działania uczyniły z miejskiego gimnazjum szkołę obleganą przez rodziców i uczniów. W publicznej debacie, w obecności mediów, chcemy usłyszeć zarzuty pod naszym nauczycieli adresem. Czujemy się niedozwoleni i oszukani. Dlaczego? Bo uwierzyliśmy, że mamy szansę samodzielnie wypromować naszą szkołę, zmierzyć się skutecznie z negatywnymi opiniami. W obecnej sytuacji jest to wręcz niemożliwe. Dyrekcji Gronu Nauczycielskiemu Zespołu Szkół Miejskich przy ulicy Żeromskiego zależy na rozwoju gimnazjum i liceum plastycznego. W szkole podstawowej numer 1, w której od 2 lat nie mamy sił i przebicia na rozwoju własnej placówki. Już rok temu słyszeliśmy, że planuje się tu tworzenie gimnazjum, ale potraktowaliśmy to jako plotkę. 4 gimnazja w 13-tysięcznym mieście, gdzie racjonalność i przemyślana polityka oświatowa. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, nie uchylamy się przed rywalizacją ucznia. Tak jest wymóg współczesnych czasów, prawo rodzica do wyboru szkoły. Prosimy jednak o uczciwe zasady tej konkurencji, o niekonfliktowanie lokalnej społeczności, o wzajemny szacunek i współpracę. Bardzo dziękuję. Chcę powiedzieć Pani, że Pani Radna Kartaszyńska zgłasza ten problem, żebyśmy dyskutowali i myślę, że ten problem zostanie podjęty przez władze naszego miasta, jak i radnych wszystkich. A szczególności Komisji Oświaty, ale myślę, że się spotkamy wszyscy, to będziemy dyskutować na ten temat. Dziękuję bardzo Pani. Czy są jeszcze jakieś wolne wnioski? Bardzo proszę Pani Dyrektor Marzena Kosińska. Szanowni Państwo, proszono mnie, zapytała Pana Przewodniczącego, co oznacza formalnie nieprzyjęcie do porządku sesji wniosku Rady Rodziców naszej szkoły. Jaki jest dalszy ciąg tej sprawy? Czy to oznacza przeniesienie na następną sesję? Czy to oznacza, że już w ogóle nie będzie głosowany? Dziękuję. Proszę Państwa, moja rola na dzisiejszej sesji była taka, żebyśmy prowadzili do punktu obrad, co to nastąpiło. Dałem wypowiedzieć się każdemu, kto tylko chciał i był związany z tym tematem. Mamy demokrację, jak już zostało powiedziane, i radni przegłosowali jak według swojego sumienia i nie został wprowadzony ten projekt uchwały na dzisiejszą sesję. Myślę, że rozmowy o gimnazjum w Golubiu Dobrzyniu w szkole numer 1, Pani Dyrektor, będą trwały nadal. Tego mogę Panią jeszcze zapewnić, że te tematy będą do dalszej dyskusji, w szczególności Komisję Oświaty, jak i cała Rada. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno, jeżeli mogę, Panie Przewodniczący. Rzeczywiście Pan Przewodniczący w swojej uprzejmości miał wypowiedzieć się każdemu, kto
razy można mówić to samo. Tym bardziej, jeżeli cała rozmowa, dyskusja nie ma charakteru merytorycznego, kiedy wkracza emocje, kiedy najważniejsze znaczenie zaczyna mieć atmosfera, w jakiej przyjmuje się radnych w szkole, chociaż od razu wyrażę swoje zdanie, że uważam, że w szkole podstawowej numer jeden radni zostali godnie przyjęci i mija się z prawem ten, kto zarzuca jakiekolwiek uchybienia. Temat był trudny, więc i pytania były trudne, ale na pewno ani nauczyciele, ani ja, ani rodzice nie zachowywali się nieodpowiednio. Więc o czym tutaj więcej mówić, skoro nie ma merytorycznych faktów, skoro szuka się jakichś kruczków prawnych. Ja wiem, że to jest trudna decyzja, ale powtórzę teraz tylko, gdzie tu jest dobro dziecka. Dlaczego państwo odbieracie prawo wyboru rodzicowi szkoły dla swojego dziecka? To nie jest tak, jak tutaj szanowny pan Wiktorowicz stwierdził, że my wydzielamy uczniów. Nie wydzielamy uczniów, my chcieliśmy stworzyć szansę tym uczniom. Decyzja należy do państwa, czy należała do państwa rady. Muszę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Bardzo poczułam się tutaj dotknięta wypowiedziami pani radnej oceniającymi rodziców szkoły numer jeden. Nie zgadzam się na to, aby obrażać rodziców, aby wyrażać swoje subiektywne zdanie na forum publicznym i robić jakieś tutaj sugestie, dawać oceny, które nie przystoją godności radnego. Rodzice mają prawo do podejmowania takich inicjatyw, mają prawo zwracać się z nimi do radnych, mają prawo wyrażać swoje zdanie. I wszelkie obraźliwe tutaj komentarze wobec zachowania czy postawy rodziców są naprawdę niegodne. Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Rodzice szkoły podstawowej numer 1 zaangażowali się bardzo w działania, które podjęli. Poświęcili mnóstwo czasu. Wykazali inicjatywę nie przeciw komuś. Ja jeszcze raz to podkreślę. To nie była inicjatywa przeciw komuś. To była inicjatywa za własną szkołą. To była inicjatywa dla dobra dzieci, a nie przeciw komuś, jak dorobiono tutaj taką ideologię. I taką inicjatywę w dzisiejszych czasach, w czasach, kiedy bardzo trudno zmotywować ludzi do społecznego, bezinteresownego działania, powinniśmy szanować, drodzy państwo, a nie tłumić, a nie bojkotować, a nie się obrażać, bo ja też jestem tam po to, by pomagać rodzicom, między innymi w realizacji takich inicjatyw, aby stwarzać jak najlepsze warunki do nauki dla dzieci. Ja tam pracuję. Ja jestem urzędnikiem, który ma dbać o jak najlepsze warunki do pracy i do nauki. I to, że współpracuję z takimi właśnie rodzicami, którzy tutaj niestety spotkali się z ignorancją, a ze strony pani radnej czy pana radnego też nieobecnego z jakimiś pouczeniami, z potraktowaniem zupełnie przesadzonym pod względem negatywnym. Ja cieszę się, jestem z tego dumna, że mam zaszczyt współpracować z takimi rodzicami i za to, że poświęcili swój czas, że chcieli coś na tej szkole robić, zgodnie z tym, jak są często nawoływani przez media, przez rządzących, że mają być współtwórcami szkoły, że mają uczestniczyć w życiu szkoły. Oni to robią. Oni właśnie dali pokaz, że stać ich na znalezienie czasu też na działalność szkoły. Za to spotkały ich wręcz tu obraźliwe komentarze i tego sobie nie życzę. Nie ma tu już rodziców, ale ja za pośrednictwem mediów dziękuję za te działania, dziękuję za wsparcie i jestem dumna, że mogę z takimi rodzicami współpracować. Dziękuję też nauczycielom, którzy również wspierali
ostatnią inicjatywę wspierali ją i nadal wspierają, też nie przeciwko komuś, tylko dla naszej szkoły, dla naszych dzieci. I naprawdę no, odpowiedzialność za tę decyzję biorą Państwo. Nie twórzmy tu ze szkoły podstawowej numer jeden jakiegoś źródła konfliktów. Bo tak nie jest. Ta szkoła tylko chciała uzyskać szansę na własny rozwój, na to, aby ci uczniowie, którzy chcą, bo to nie jest przymus, to nie jest wydzielanie. Ja nie wyobrażam sobie jako rodzic, żeby ktoś mi coś nakazywał czy zakazywał pod względem wyboru szkoły. To była po prostu tylko oferta, propozycja, która mogła być do skutku, gdybyśmy, myślę, wszyscy na spokojnie, merytorycznie się nad tym pochylili. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani. Pani Ewa Katarzyńska, bardzo proszę. Panie dyrektorze, okazuje się, że nigdy na naukę nie jest za późno. Ja mając 60 lat, pobrałam od pani wielkie nauki, za które serdecznie dziękuję. I bardzo dziękuję za przyjęcie gorące, jakie miałam w waszej szkole. I wyciągnęłam bardzo wnioski. Bardzo serdecznie pani dziękuję za te nauki. To było coś niebywałego. Dzięki serdeczne i obiecuję pani Komisja Oświaty, że zajmiemy się generalnie oświatą w mieście. Dojdziemy do tego, co się stało, dlaczego się stało i każdy niech wykonuje statutowe obowiązki. I wtedy w innych kompetencji i wszyscy rodzice będą zachwyceni, bo tak jak pan Lubisz kocha Golub Dobrzyń, my w Radni kochamy mieszkańców, jesteśmy upoważnieni do mądrych, odpowiedzialnych decyzji, a nie kto rani w stanie, nie będzie tak rządzić. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Nie chodzi o to, żebyśmy teraz się licytowali, bo nie wszystkim Państwu powinno i chyba zależy na tym samym, żeby ta oświata w mieście miała się dobrze, bo no, w tym kierunku to wszystko powinno zmierzać. Ja nie wiem, czy pani się podobało, czy się nie podobało. To już mi ode mnie zależy. Sytuacja była trudna, pytania były trudne. Ja wiem, że może nie wszystkie się podobały. Pani była gościem spotkania rodziców, nauczycieli i no, tak to czasami bywa, że nie zawsze jesteśmy wszędzie chwaleni, pani radna. Trzeba też to przyjąć spokojnie. Tak to czasami bywa. No to jest też cena mandatu i wiem, że wolałaby pani słuchać tam pochwał. No wyszło tak jak wyszło, to też jest właśnie jeden z elementów sprawowania mandatu. Ja będę rozmawiał, to emocje po prostu narastają między paniami z wielu.